Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 12 odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, ruszamy dzisiaj wykonać zlecenie wiedźmińskie, czyli buklerskie safari. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie z tym zadaniem i zobaczymy, czy będziemy jeszcze w stanie coś innego robić. Zastanawiałam się, czy to nie jest odpowiedni moment na to, żeby... Sami wiecie, pozbierać te rynsztunki wiedźmińskie i tak dalej, ale prawda jest taka, że nie. Płotka, czy ty jesteś jakaś głupia? Dziękuję. Dalej, Płotka, dalej. Prawda jest taka, że nie. Dlatego, że no dobrze już wiemy. Ja zresztą sobie sprawdziłam z ciekawości, jak ma się tam cech Manticory do innych. I prawda jest taka, że aktualnie EQ, które ja mam, jest lepsze od tego, co możemy znaleźć w tych rynsztunkach wiedźmińskich. Przynajmniej jeżeli chodzi o ochronę. Więc chwilowo nie będzie nam to potrzebne, zostawimy to na okres, kiedy powinniśmy te zadania robić. Albo my jesteśmy w okolicy tych winnic i tak dalej. Ale dobra, na razie nie robimy też tego. To jest na poziom też 90 chyba. Ta awantura o wino mnie stresuje, to wam muszę powiedzieć. Rozdosza przy Duntyn. Duntyn brzmi znajomo. Ale nie wiem. Na dzisiaj buklerskie safari. Zobaczymy, czy jeszcze coś uda nam się dodatkowo zrobić. Wątpię w to. Ale możemy spróbować. Może się pokuszę i zrobię tam zbroję gryfa, żebyśmy mieli to. Chociaż ja ogólnie muszę sobie popatrzeć na statystyki, bo one tam mają, wiecie, te różne premie do znaków i tak dalej. I może się okazać, że na przykład będzie miał fajną premię jakiś tam rynsztunek konkretny. A no, aktualnie tego nie wiem, no bo tego nie sprawdzałam. Ale chwilowo, dzisiaj jeszcze poradzimy sobie bez jakiegokolwiek rynsztunku. Kasztel pod Duntyn. Jak widzicie, bardzo dużo odkrywam tutaj rzeczy. Pytajników nie mam zamiaru robić na serii. Chyba, że takie, które się nam trafią przypadkiem, tak jak na przykład ten w ostatnim odcinku z tym gangiem Seliny. Mieliśmy ukryty skarb w tym samym miejscu, gdzie było zadanie. I będzie parę takich miejsc, na przykład to zadanie z tymi... Komu w drogę, komu czas, czy coś takiego, tak się to nazywało. Chodzi mi o to zadanie z pomnikiem Lebiody, że tam ci pracownicy zaginęli. To zadanie, które jest powiązane z questem Łacia te kłopoty, które już zrobiliśmy. No także to też tam będzie parę pytajników. No i też te chyba przy winnicy Coronata i Valentino, jak będziemy robić, to tam też chyba zdarzają się pytajniki w niektórych miejscach. Na przykład tam, wiecie, siedlisko... Tutaj nie ma siedlisk potworów, tylko są siedliska jakby szkodników, czy coś w tym stylu. Bo właśnie to jest przy tych winnicach, także może być tak, że uda nam się zrobić wszystko, ale to będzie wtedy niezamierzone, bo związane z zadaniami pobocznymi. Typowo po pytajnikach nie będę chodzić. To tak jak było w poprzednich częściach, chyba że gdzieś będę wiedziała, że jest jakiś questik, to mogę wam go pokazać. Te zadania z cyklu poszukiwań, ale wydaje mi się, że to jest mało interesujące. Dobra, nareszcie dojeżdżamy do miejsca, gdzie mamy questa. Troszeczkę pojeździłam, poodkrywałam tych znaczników. To z jednej strony dobrze nawet. Zobaczymy, czy sobie poradzę z buklerskim safari. Zadanie jest niższe o 9 poziomów od mojego, ale po tym, co widziałam w winnicy, gdzie było tak samo, to jestem trochę przerażona. O, i tutaj mam na przykład zlecenie winiarzy. Także zobaczmy. Doprawdy wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Ha, witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ panie hrabio, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już...
z całym szacunkiem, jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze. Może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Ach, te żony takie straszne. Hrabia Beledal? Ten słynny hodowca drobiu? Nie. Ten słynny hodowca drobiu to był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki z tutejszych winnic do rodzimego Kowiru. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beauclair. No a wtedy... powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No, pewnie bym mógł, ale im też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? Czyli cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Przepraszam, kto? No, to moja córka. Przywożę jej z podróży różne pamiątki, to taka tradycja. Zawsze z niecierpliwością na nie czeka. No, ale przecież nie przyszliśmy tu rozmawiać o mojej rodzinie, tylko o wyprawie, prawda? Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? No, widzisz, mam tu taki przyrząd parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Zaraz, co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To ja. Zgadzasz się? To dość nietypowe zlecenie. Tak. Zdaję sobie sprawę. Dlatego honorarium będzie odpowiednio wysokie. Więc rozumiem, że się nie obrazisz, jeśli poproszę, żebyśmy najpierw ustalili jego wysokość. Ależ skąd? Proszę, powiedz, ile sobie życzysz? Naprawdę? I ty jesteś bogatym człowiekiem? Nie wiem, może 240? Świetnie. Umowa stoi. No dobra. To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Dobra, mapa hrabiego Beledala. Okej, mamy mapę. Wygląda to skoro trochę... Skoro ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę.
Dobra, prowadź hrabiego w pobliże siedliska panter, skalopendromorfów, eskortuj. Nie wolałbyś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? To dla mnie jak wybawienie, wiesz. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i wieczniaków, a nie zabijaniu. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Ostatecznie nie chcemy stać się jadą. Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujemy. Zależy. Okej. Jak widzicie, gościu ma na głowie coś w stylu aparatu fotograficznego. Naprawdę fajne zadanie, muszę przyznać. Tylko skolopendry mnie troszeczkę martwią. Boklerskie safari. Pantery, no z panterami będzie kłopot. Ja też panter bardzo nie lubię. Na pantery było dobre chyba igni. Jest niedźwiedź. Według twojej mapy pantery powinny być gdzieś niedaleko. Trzymaj się blisko. I miej oczy szeroko otwarte. Mam prośbę. Jeśli możesz, postaraj się, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Coś słyszałem, jakiś pomruk. Ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. O, akurat na spotkanie z niedźwiedziem nie ma. O, niestety. Niestety pan niedźwiadek musi się pożegnać z życiem swoim. Panie działa igni na niedźwiedzie. No niestety. Ale może być problem. Słyszysz? To pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc nie ufam. Okej, ta pantera jest chyba w pułapce. Cholerni kłusownicy. Pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Ojej, tu jest mała panterka. Pomożesz jego matce? Spróbuję, ale najpierw ją uspokoję, bo inaczej się na nas rzuci. Dobra, panterka. Zamawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada... Parys Tisomach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Ale to było słodkie. Cieszę się, że podzielasz moją miłość. Ojej. Dobra. Na człowieka z miasta masz bardzo szerokie zainteresowania. O, prawda. Oczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem. Trochę bardziej nudne. Prawda. Ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Ojejku, to też było straszne. Przecież jest tyle potworów, to nie jest tak, że to są jednej i te same istoty. Słyszysz je? Te skolopendromorfy drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. Okej, okay, tak, dźwięk, tylko że... Dobra, no ja sobie idę za tym skolopendrem. Gniazdo potworów, no jasne. Tu dźwięk jest bardzo wyraźny. Musimy być blisko gniazda. Jesteśmy. Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Może tutaj? Nie wiem. Nie jest trochę za blisko? Racja. Spróbujmy znaleźć inne miejsce. Tutaj chyba będzie dobrze. Tu powinno być bezpiecznie. O, tyle że pod tym kątem nic nie widać. Dobra. To szukamy dalej. No dobra, no to niech będzie tutaj na górce. Tu już musi być idealnie. Może tu? Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre.
Tak, tak. Tu będzie idealnie. Dobra. Poczekajmy na hrabiego i będziemy chyba walczyć ze skolopendrami. Wywabisz je? Chwila. Zastanawiam się czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. Spróbuję po prostu gniazda zniszczyć. Wow, dobra. Muszę pamiętać, że one... Znaczy dobra, w sumie mogę zostawić je. Zniszczyłam gniazda i olałam rzecz. Dobra. To było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. Dobra, a gdzie teraz? No, to było naprawdę ekscytujące. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze. To poszukajmy tych pawi. Dobra, mamy zaktualizowaną mapę i lecimy. Czy coś tutaj żyje w okolicy? Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. No dobrze. Mamy jakieś pawie? Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Tutaj chyba nie ma. Nie widzę. Chyba gdzieś dalej musimy iść. Słyszałam pawia. No tu coś mamy. Pióro. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. Miło oglądać Wiedźmina w akcji. Dobra, tylko... Okej, dobra, mam zapach. I słychać pawie, więc... To nie powinien być chyba problem. Jest jak one dziwnie... Cii, słyszysz? Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. Okej. O, mamy. O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Dobra, czyli co, robimy akcji. Pięknie. Jestem gotów. Możesz użyć swojej magii. One miauczą dosłownie, nie? O, dzieło sztuki. Uśmiech proszę.
Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! No, gdzie są? Bo nie widzę. Chciałabym, ale nie widzę. Dobra, już widzę. Dobra, na insektoidy potrzebujemy oleju przede wszystkim, bo bez tego będziemy w dupie. Insektoidy. I teraz tak, przede wszystkim złapać je w Irden, bo to naprawdę działa. Tylko ja pierdzielę, no przestań pluć we mnie. Ej, ja nie rzuciłam tego, czy co jest? Hej, znak mi się nie rzuca. No nareszcie. Jeszcze? Jeszcze. No chodź. No i dobra, i powinno dać radę. Już po wszystkim. Chyba mam dość wrażeń na dziś. No, ja chyba też. Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa. Wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Nie ma za co. I oby więcej takich zleceń. Hrabia to wspaniały człowiek, prawda? To wielka niesprawiedliwość, że jego rodzinę spotkało takie nieszczęście. Jakie nieszczęście? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki, uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Może kiedyś. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Będę. Bywaj. No i dobra. To co? Myślę, że możemy się tam przejechać. I zobaczymy. Pojedziemy sobie na spokojnie, co ja się będę. Fajnie, muszę wam przyznać. Fajne zadanie, bardzo je lubię.
Chociaż wydawało mi się, że one jest dłuższe, a tak zajęło nam około 25 minut, z czego troszeczkę jechałam też do tego gościa. Ale dobra, może być. Pojedziemy sobie. Poczekaj do jutra do południa i udaj się na piknik. No, podjedziemy już tam i poczekamy na miejscu. Bo tak będzie wygodniej. Wiecie, też zaczęłam jeździć konno, bo możemy trafić może na coś ciekawego. Słyszałam pawia znowu. Jesteśmy przy błoniach turniejowych bodajże. Tak, pola turniejowe, Dolina Sansetur. Trochę mi jest żal tego wątku z Guillaume'em, że go tak rozwiązałam, a nie inaczej, ale z drugiej strony to było fair. Tak naprawdę. Życie nie jest takie piękne, jak się Guillaume'owi wydawało. No, ale tak czy inaczej, no to jest całkiem przyjemnie. Dzisiaj raczej nie zrobimy nic więcej oprócz tego safari. Okej, jesteśmy jakby w mieście, więc nie mogę jechać za bardzo szybciej. Ale to nic. Naprawdę nie mogę? Nie. Dobra, to podjedziemy sobie tak o. Nawet tutaj już nie mogę przyspieszyć. Nie, nie mogę. No dobra. Nie, to nie. Brama portowa. Widzicie, odkrywamy cały czas nowe miejsca. I mimo wszystko na płotce jest przyjemniej niż jechać tak o. Może tutaj już mogę przyspieszyć. O, jak najbardziej, pięknie. Wiecie, jak przejeżdżamy przez miasta, czy takie bardziej zaludnione miejsca, to czasami właśnie nie można jechać tak jakby cwałem, tylko galopem. No, ale teraz już możemy, więc korzystajmy z tego. Jestem bardzo ciekawa tej wystawy, czy tam tego, o czym on mówił. Tu mamy właśnie te szkodniki w winnicy. No, ale to wszystko jeszcze musi poczekać. No i jak? Już dojeżdżamy praktycznie na miejsce. Okej, i tutaj mamy ten mostek, którego Płotka bardzo nie lubi. A tutaj będziemy mieli jutro wystawę. Także do południa mamy poczekać. To zrobimy medytację do południa. Wydaje mi się, że gra mnie wcześniej poinformuje o takiej wystawie niż w południe. A jednak, nie? Wow, ale tutaj nagle się zaludnienie zrobiło. I co? Witaj, hrabio. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy dwa nawiązania. Jedno to jest nawiązanie oczywiście do polskiej Krystyny Czubówny, która udzieliła tutaj dubbingu, która udziela ogólnie dubbingu zawsze do programów przyrodniczych na Annual Planet, czasami też na Discovery czy na Geographic. Także pierwsze nawiązanie, drugie do typowego selfie. Mieliśmy tutaj na obrazie. Mamy też nasz obraz, który powiesimy sobie oczywiście w Corvo Bianco i możemy jeszcze z nim porozmawiać. Także pogadajmy. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół i wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu.
wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety, pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym... Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popachę, mówię ci. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Tork. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. No jasne. Miło było cię spotkać. Pięknie, udało nam się zakończyć zadanie. W ogóle muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, że w Krwi i Winie jest zdecydowanie więcej odniesień do książek. Wiecie, sam fakt tego, że w ogóle jesteśmy w Toussaint, to już jest odniesienie do książek, bo tak naprawdę no to w książkach było parę takich odniesień do Toussaint i w ogóle... Także podoba mi się, że wiecie, tak samo przyjechaliśmy, to Anna Henrietta tam nawiązała do Jaskra. Tutaj, wiecie, ten mówi o Dolblatana, to Geralt powiedział o Torkę właśnie. To jest nawiązanie do jednej z opowieści w książkach Sapkowskiego. Chyba w Ostatnim życzeniu jest opowieść właśnie o elfach z Dolblatana i o tym właśnie Sylwanie. No po prostu naprawdę podoba mi się to bardzo. Dobrze, moi drodzy, myślę, że nie będziemy już przedłużać na dzisiaj. Ja wam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to bardzo zachęcam was do zostawienia po sobie czegoś miłego dla mnie. Jakieś łapki, subskrypcji, komentarza, dzwoneczka, łącznie właśnie z tą subskrypcją, żebyście otrzymywali powiadomienia. Ja standardowo lecę od razu montować dla was ten odcinek, żebyście go mieli na jutro. I co? I myślę, że w kolejnym odcinku... Myślę, że wrócimy do fabuły. Tak mi się wydaje, bo te awantury o wino, Coronata i Vermentino troszeczkę mnie stresują. I nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby teraz się za to brać, bo te zadania duży problem mi sprawiają. Także moglibyśmy troszeczkę do fabuły powrócić, a prawda jest taka, że i tak nie ucierpię, jeżeli te zadania zostawimy na później. Tak samo turniej Gwinta w Beauclair, co też bym zostawiła na później. Cóż, no, dziękuję wam serdecznie. Do kolejnych odcinków. Cześć.